Kamil Paczowski dla portalu Fight Sport. Jesteśmy po mistrzostwach Polski Muay Thai w Wieliczce. Kamil, zadowolony jesteś ze startu tutaj? Przede wszystkim Radka? No myślę, że jesteś, tak? Jak wam się tutaj walczyło? Gdybyś mógł podsumować to, co się wydarzyło tutaj na mistrzostwach Polski. No tak, zacznę, gdzie chciałem wszystkich przywitać. Cześć Tomku. Tak, bardzo dobrze nam się ułożyły te mistrzostwa. Radek zaczął mocno tutaj z mocnej półki w pierwszej walce. Wygrał po bardzo krótkim przetarciu. 30 sekund chyba trwała walka, jesteśmy bardzo zadowoleni, był knockout, także się nie rozbił w pierwszej walce. Druga walka była trochę cięższa, bo tutaj była z zawodnikiem z Gorilli, z Korczakiem. Też Radkowi się udało wygrać to na punkty zdecydowanie, także jestem bardzo zadowolony z tej postawy. Dzisiaj w finale, tak jak widziałeś, też zacięta, wyrównana walka. Radek trochę się pomęczył w tym klinczu, w tym Muay Thai, troszeczkę za szybko schodził do pół dystansu. Szczególnie w tej finałowej walce nie było tego dystansu, za bardzo chciał tutaj łokciem gdzieś uderzyć, a powinien trzymać się w dystansie, ale jesteśmy bardzo zadowoleni. Jest to pierwszy tytuł Radka Muay Thai zdobyty. W zeszłym roku trochę zabrakło tego chyba szczęścia, bo tam w finale były tam różne zamieszania, gdzieś nie do końca byliśmy zadowoleni z tego, co się stało, ale w tym roku super, mamy mistrza Polski, wjedziemy go do radości, przyjechała też grupa kibiców z nami jak zwykle, także jesteśmy bardzo zadowoleni, im też bardzo dziękujemy, że z nami byli i walczymy dalej. No teraz trochę przerwy i ruszamy obozem pewnie w lipcu, zaczynamy przygotowania do następnej gali DSF. Wracacie do radości, ta nazwa chyba zobowiązuje, bo w radosnym nastroju z tytułem mistrza Polski Radka, tak? Dokładnie tak, wracamy, tutaj już grupa kibiców na nas czeka, wracamy na dwa samochody, przyjechaliśmy busami, właśnie też z chłopakami z Copacabany. No i właśnie chciałem bardzo podziękować za pomoc w przygotowaniach, bo te przygotowania nasze trwały już dużo wcześniej tutaj, z Humanem Białystok też się przygotowywaliśmy, z Tomkiem Klimiukiem, z Dawidem Kaczyńskim przyjeżdżali do nas na sparingi, Arek Wrzosek z Copacabany do nas przyjeżdżał na sparingi, także Radek mógł się teraz przygotować tak typowo pod Muay Thai, tutaj z Arkiem pracował sobie przez ostatnie tygodnie. Jesteśmy bardzo zadowoleni z tego wyniku. Arek też zdobył Mistrzostwo Polski, czego mu gratulujemy również. Także z Unique Fight Club tutaj z tych sparingów wyszło bardzo dobrze, 2 złota, także jesteśmy mega dumni z tego. Nie słyszałeś wywiadu Arka, ale Arek też wam dziękował właśnie za pomoc, za ten sukces, bo też ty pierwszy tytuł mistrza Polski. Jest bardzo zadowolony z tego, że bo w ubiegłym roku również przegrał w finale, no i teraz udało się wygrać. Myślę, że to część, taka cegiełka waszej pracy. No i cóż, radość w radość. I cóż, Kamil, gratuluję tego występu. Bardzo dziękuję, Tomku. Super nam to wyszło, bardzo fajnie. Jeszcze są młodymi zawodnikami i Arek, i Radek, także myślę, że wiele sukcesów przed nimi. Także śledźcie, oglądajcie i piszcie o nich. Warto. To był Kamil Paczuski, trener, bardzo młody również trener Radka Paczuskiego i innych zawodników z radości, bardzo dużej grupy. To nie jest tylko Radek, ale jest wielu innych zawodników tam też, więc myślę, że mogę śmiało polecić ten klub, żeby ten klub, powiedzmy, odwiedzać, móc trenować. I tak jak widzicie, trenują z nimi najlepsi i są tego efekty. Widzieliśmy to na Mistrzostwach Polski w Wieliczce. Unique Fight Club, zapraszamy. Dziękuję bardzo.